to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Przed naszymi oczami wyłania się przepiękna opuszczona willa. Teraz wejdziemy do środka i sprawdzimy, co zostało i w jakim jest stanie. Czy można wejść głównym wejściem? Zaraz się przekonamy. Zobaczcie, jaki teren duży. Tutaj mamy fontannę zarośniętą. Jest wejście. O kurde, widać, że już jest dość zdewastowana. Kolumny. O kurde. Ale kominek. Ktoś miał niezłą wyobraźnię. Powiem wam, że naprawdę duża posiadłość. Zobaczcie, jakie kafelki zdobione. Z okna widzimy jeziorko. Schody na górę. Sprawdzimy jednak najpierw parter. Tutaj mamy wejście główne. Co tutaj było? Czyżby salon? Tutaj wygląda inna kuchnia. Wanna. Zobaczcie, jaka malutka, jakby dla dzieci. Kabina prysznicowa. A co tutaj? Wyjście na zewnątrz? Chyba nie wejdziemy. Kolejne płytki dekoracyjne. Wejdziemy teraz na górę. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Brilla jest ogromna. Kolejna łazienka. O, tutaj akurat całkiem dobrze wygląda. Zobaczymy, co dalej jest. Zobaczcie, jaka tapeta chińska. Sypialnia. Troszkę nieprzyjemny zapach.
dużo pokoi. Coś jakby jakiś pensjonat. Z tego co wiem, to miała to być willa. Zobaczcie, coś jest jeszcze naprzeciwko. Być może garaże? Buda od psa? Dobra, zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Strasznie nieprzyjemny zapach tutaj jest. O! Tutaj również taka większa sypialnia z oranżerią. Nie, takie duże okno w koło. Zobaczcie widok z góry. Tutaj widzimy fontannę, jeziorko. Duży teren. Tutaj mamy drugą stronę. Kurde, kawał fajnego obiektu. Zobaczcie, dach wygląda jakby był nowy. Przynajmniej jest bardzo zadbany. A tutaj najprawdopodobniej ktoś sypia. Dobra, idziemy powoli na dół i sprawdzimy jeszcze ten garaż. Albo po prostu budynek, który stoi kawałek dalej. Idziemy na dół. Gdzie tu było wejście? Nie tutaj. Tutaj. Tapeta całkiem fajna. Wygląda na to, że właściciel miał swój własny herb. Dobra, lecimy zobaczyć jeszcze ten jeden budynek i będziemy się kierować do wyjścia. To było gdzieś tutaj. Zobaczcie, nawet kafle pokradli. Coś tu biega. Tu przed chwilą byliśmy. O, kolejny ładny kominek. Zobaczcie, jak ktoś pracy włożył i pieniędzy w to wszystko. A teraz to wszystko niszczeje. Jest dewastowane, okradane. Szkoda, bardzo szkoda. Kotłownia.
Tu mamy wejście na poddasze, ale nie sądzę, żeby tam coś było. Wszystko, co cenne, już dawno zabrali. Tu kolejny pokój. Tu jest również bardzo fajna tapeta. Kabina prysznicowa. Dobra. Powoli będziemy się kierować do wyjścia. Widzimy budynki mieszkalne. Aż dziwię się, że doszło tutaj do takiej dewastacji. Tak blisko budynków normalnych, które są zamieszkałe. Tutaj mamy fontannę. Oczywiście już nie działa. To jest nasza willa. Raczej jej pozostałości. Moi drodzy, z tego miejsca będziemy się już żegnać powoli. Mam nadzieję, że moja kolejna wyprawa Wam się podobała i zapraszam Was za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia. Teraz ja się muszę stąd wydostać. Dobra. Słyszę jakiegoś pieska. Chyba nie idzie po mnie. Najwyższa pora na kolejny obiekt. Ale zanim tam dotrę, to spróbuję wiśni. Powiem Wam, że bardzo dobre. Tam mi się przyda. Wbijamy na kolejny obiekt i widzimy się na miejscu. Na razie, trzymajcie się.